Stella Maris. Biblijne rekolekcje adwentowe kanału Jaskinia Słowa. W dzisiejszym spotkaniu adwentowym chciałbym przyjrzeć się opowieści, którą myślę, że dobrze znamy, bo ona jakoś nas zastanawia, budzi nasze różne skojarzenia, wątpliwości, może pytania. To Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 2, wersety od 41 do 50. Opowieść o tym, jak Jezus zgubił się w Jerozolimie. Przeczytajmy ten fragment, rozdział 2, wersety 41 do 50, a potem spróbujcie posłuchać chwilę moich kilku uwag, a potem znaleźć czas na osobistą modlitwę i spotkanie z tymi tekstami, do których lektury chciałbym was dzisiaj zaprosić. Skąd oni wzięli się w Jerozolimie? Otóż Pascha to jedno z tych trzech wielkich świąt razem z Świętem Tygodni, czyli Świętem Pięćdziesiątnicy i Świętem Namiotów, które wszyscy wierzący, każdy Izraelita miał obowiązek udać się w pielgrzymce do Jerozolimy. No jeśli gdzieś z Galilei, z Nazaretu, no to ta pielgrzymka około 100 km, 130, 150, no to kilka dni takiej wędrówki i musieli udać się każdy. Ci, którzy mieszkali w Izraelu, bo ci, którzy żyli w diasporze, mieli takie polecenie, by raz w życiu udać się na takie święto do Jerozolimy. W przypadku mieszkańców, jak właśnie Maryja czy Józef z Galilei, no trzeba było udać się raz w roku, na jedno tylko święto, bo to było troszkę dalej. Natomiast kiedy Jezus będzie wędrował, będzie na większość świąt przychodził, bo jakby z pobożności, to tak wynikała pobożność. I co, jeszcze więcej, to był obowiązek tylko dla mężczyzn. Natomiast często tak było, że to pielgrzymowały całe rodziny, co było znowu związane z tradycją, czy z pobożnością, czy z chęcią wprowadzenia też młodszych w tradycje dorosłe, w tradycje przodków. Obowiązek dotyczył mężczyzn, czyli chłopaków od 13 roku życia. Do 12 roku, do obrzędu barmictwy, czyli tego wejścia w świat dorosłych, taki obowiązek na chłopcu nie spoczywał. To, że Jezus tam się udaje, no to znaczy świadczy o pobożności, o gorliwości religijnej i takim umiłowaniu świątyni, o tym, że jego rodzice no, chcieli, żeby się tam znalazł, chcieli, żeby przyglądał się temu, co dzieje się w dorosłym świecie wyznawców wiary w jednego Boga. Musimy pamiętać, że Maryja i Józef to gorliwi, praktykujący Żydzi. Teraz pytanie, czemu oni się zgubili? Czemu zapomnieli o Jezusie? No, kiedy pielgrzymowano, to pielgrzymowano całymi karawanami. To nie było tak, że dwie osoby, osiołek i syn, tylko raczej wszyscy. Krewni, znajomi, sąsiedzi, może z całej dzielnicy, czasem z całego miasteczka. Tak było łatwiej przed złodziejami, przed jakimiś rozbójnikami, przed jakimiś niebezpieczeństwami, zwierzętami dzikimi i tak dalej. Więc wędrowano razem. No i też my dzisiaj mamy troszkę inne standardy i jakoś tak sobie myślimy o tym, że no, kiedy jestem, nie wiem, na wakacjach na plaży, no to całą uwagę na tym swoim dziecku skupiam, żeby przypadkiem je nie zgubiło. No, kiedyś to było inaczej. Dzieci bawią się razem, nawet gdybyśmy dzisiaj pojechali do Izraela. Są chłopcy, bawią się razem z dziewczynkami na podwórku, mama jedna tam patrzy, a inne mamy coś gotują i nie patrzą. No one się bawią razem, jakby wszystkie są dzieci nasze i jakby nie ma takiego poczucia, że no każdy musi mieć swoją opiekunkę. To jest trochę dzisiejszy świat, wcześniej tak nie było, więc jeśli jest karawana, te kilkadziesiąt osób czy kilkaset czasem osób razem, są tam mężczyźni, kobiety, są zwierzęta, bawią się gdzieś dzieci, z reguły jakoś znudzone może tą taką nużącą drogą, więc gdzieś tam trzymają się razem, mają fajne pomysły, mogą tam coś poskubać, jakieś dobre rzeczy, które jakaś ciotka zrobiła, przyszywana albo i nie i tak dalej, więc no, trochę musimy przenieść się w ten świat. Też warto go sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać, żeby zrozumieć lepiej przesłanie tej Ewangelii.
Dlatego nie może nas dziwić, że Maryja i Józef no, mogli przypuszczać, że Jezus jest gdzieś tam w tym tłumie, gdy wyruszali z Jerozolimy. Więc na pewno to nie jest oznaka jakiejś ich beztroski, bezmyślności, to nie są przykład złych rodziców. No zupełnie nie w tym kierunku powinniśmy iść w naszych rozważaniach. Co więcej, Jezus nie zgubił się. To nie jest opowieść o Jezusie, który się zgubił. Czytamy, że Jezus hymeinen w Jerozolimie, to znaczy dosłownie pozostał w Jerozolimie, więc świadomie pozostał w Jerozolimie, nie wyruszył w tą drogę. To jest ważna wskazówka. Jezus się nie zgubił. Jezus pozostał w Jerozolimie. On chciał tam być. Jego rodzice odeszli, potem zorientowali się, że coś Jezusa nie ma, więc zaczęli go poszukiwać, najpierw wśród najbliższych, potem coraz dalszych, aż wreszcie wracają do Jerozolimy, 3 dni go szukają. No, te 3 dni to jest na pewno jakiś fakt, bo Łukasz bardzo trzyma się faktów, ale wpisuje się w taką symboliczną liczbę. W Księdze Rodzaju, 22 rozdział, werset 3-5, w Księdze Wyjścia, 19, wersety od 11 do 19, w Księdze Ozeasza, rozdział 6, pierwsze 2 wersety. Tam wszędzie są teksty, które mówią, że coś wydarzy się trzeciego dnia. I to trzeciego dnia to zawsze chodzi o jakieś zdarzenie ratujące, powiedzmy zbawcze wydarzenie w tej całej historii, którą te konkretne teksty opowiadają. Na przykład jeszcze druga Księga Królewska, rozdział 20, wersety od 1 do 10. Czyli Bóg wkracza w konkretną sytuację, w życie, w historię człowieka i przynosi mu pomoc w doświadczeniu, w smutku, w chorobie, w cierpieniu. Bóg zmienia jakiś bieg historii tego trzeciego dnia. Jest to, ten trzeci dzień to jest zapowiedź działania Boga, mówimy ingerencji Boga w całą sytuację. Trzeciego dnia dokonuje zmiany biegu historii, aby nastał czas zbawienia, czas radości, czas no, w tym sensie zwycięstwa. Co się wydarzyło, gdy go znaleźli? Otóż siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się i zadawał pytania. Siedział pośród nauczycieli. To znaczy, jakby znajdował się w centrum ich uwagi. Zobaczcie, kiedy czytamy o, też u Łukasza, o Marii, Maria, która siedzi u stóp nauczyciela i przysłuchuje się. To jest postawa ucznia. Postawa ucznia. Siedzę u stóp i słucham dorosłych, mądrych ludzi, którzy dyskutują. Często ci nauczyciele wchodzą w tą rolę w taki sposób nauczania, by dawać pytania. Pytania i odpowiedzi. To taka metoda dydaktyki starożytnych Żydów, czyli pytaniami próbujemy dojść do jakichś wniosków na temat prawa, na temat tego, co się dzieje w księgach Starego Testamentu. Natomiast Jezus nie siedzi u stóp nauczycieli, On jest pośród nauczycieli, to znaczy w centrum ich uwagi, więc oni są zachwyceni Jego mądrością. To greckie eksistemi, to znaczy słowo, które pojawia się kilkanaście razy u świętego Łukasza i zawsze oznacza reakcję na jakieś cudowne wydarzenie. Na przykład osłupienie na widok wskrzeszenia, ale czasem też łączy się z jakimś niepokojem, strachem, bo zobaczono coś niesłychanego, bo wydarzyło się coś niespotykanego. Więc jest zdumienie w tych, którzy słuchają Jezusa, bo jest człowiekiem mądrym, bo jest inteligentny, bo w tym, co wie i co mówi, jakoś onieśmiela tych, którzy go słuchają. Budzi ich szacunek, a może nawet lęk. To jest reakcja tych słuchaczy. Ciekawa jest reakcja Maryi i Józefa. Gdy go zobaczyli, bardzo się zdziwili. Słowo zdziwili jest tutaj trochę niepewne, to znaczy niepewne, w sensie kiepskie tłumaczenie, dlatego że no, jeśli kogoś widzę i się tym zdziwiłem, no to nie znaczy, że Maryja z Józefem przyszli i zdziwili się, mówili, ojej, to tutaj zdziwienie. No nie takie zdziwienie. Łukasz używa tutaj greckiego słowa ekplesomai, a to słowo jest używane przez Łukasza zawsze w kontekście religijnym. I to wyraża
zachwyt, podziw z powodu nauki i cudów Jezusa, z powodu Jego mądrości, z powodu mocy, której doświadczył ktoś, która wychodzi od Jezusa. To jest takie zdziwienie w sensie zachwyt. Oni się zachwycili, a nie zdziwili, że co on tu robi. Jest różnica, rozumiecie sami, w tym znaczeniu. I dalej Maryja mówi takie słowa, oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Mówi do Jezusa dziecko, a potem ojciec twój i ja. Więc podkreśla więzi rodzinne, więzi, które są przyczyną tych uczuć, które towarzyszą Maryi i Józefowi z bólem serca. To są uczucia, których nie zrozumie ktoś, kto nie jest rodzicem. To są bardzo ludzkie więzy, ludzkie uczucia, więzi rodzinne, które dotykają Maryję i Józefa. Oni są rodzicami. Trzeba rozumieć, że to Maryja przechowuje te wszystkie sprawy, rozumie to, próbuje zrozumieć, uczy się, ale to dla nas może jest takie oczywiste. No przecież to jest Jezus, on będzie wisiał na krzyżu, on zmartwychwstanie, on będzie chodził po wodzie, no to przecież jasne, że jest w świątyni. Ale to się dzieje dla Maryi tu i teraz. Ona nie ma tych doświadczeń, które my mamy dzisiaj, czytając tekst Pisma Świętego, więc dla niej to jest bardzo osobiste przeżycie, bardzo trudne. Trzeba też zrozumieć ją i zrozumieć Jezusa, który mówi, dlaczegoście mnie szukali? I tu znowu mówi o swoim ojcu. Mówi, że jakby domem, jego ojczyzną nie jest Nazaret, nie jest dom Maryi czy Józefa, ale jest właśnie świątynia, świątynia jerozolimska. Dlatego potem w Ewangelii Łukasza będziemy ciągle czytali, że Jezus będąc w drodze do Jerozolimy, idąc do Jerozolimy, Jezus coś tam zrobił, gdzieś tam się pojawił, coś powiedział, z kimś się spotkał, zawsze w drodze do Jerozolimy. Jezus jest ciągle pielgrzymem do Jerozolimy, do domu Ojca. Gabriel powiedział Maryi, że będzie matką Syna Bożego, a tutaj po raz pierwszy to Jezus sam o sobie powie, że Bóg jest Jego Ojcem. Więc objawi najpierw swoim rodzicom tę szczególną więź z Bogiem. Powie jeszcze, że powinienem być. To jest to greckie dei eina ime. Powinienem być. To znaczy ta powinność to nie to, że jest rozkaz, nie, że musi, że coś musi zrobić, że jest zniewolony przez swojego ojca. I nie. Muszę to znaczy nie potrafiłbym inaczej. To znaczy trzeba, żebym. No, powinienem być, to znaczy trzeba mi być tutaj. W tym sensie jest to powinienem, ta powinność Jezusa. On przyjmuje wolę Ojca, traktuje jaką swoją wolę, jako swoje powołanie. Wpisane w moje powołanie jest to, żebym był teraz tutaj. Dlatego trzeba mi tutaj być. Muszę tutaj być, w tym sensie muszę, powinienem tutaj być. Bo to jest wpisane w moje życie, w moją drogę, którą dał mi Ojciec. Więc jakby w tym, co mówi, pokazuje taką gotowość na to, by wypełnić wolę Boga. Utożsamia się z tą wolą. Ta wola potem się wyrazi przez jego działanie, przez jego Ewangelię, którą głosi, przez jego mękę, przez jego zmartwychwstanie, przez jego śmierć. Jest gotowy przyjąć wolę Boga. Ale przyjrzyjmy się na koniec jeszcze Maryi i Józefowi. Są ludzie pobożni, którzy są wierni przepisom prawa, wierni tradycjom swoich przodków, są pełni troski o Jezusa, ale także mają relację ojcowską, to Józef, macierzyńską z Jezusem. I mając tą relację, którą podkreśla Maryja, oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy, ta relacja ojca i matki, ojcowska, macierzyńska z Jezusem, sprawia, że oni wchodzą na drogę cierpienia, na drogę krzyża. I to będzie ich jedyna droga. Ta droga wymaga konkretnego wyrzeczenia. Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem, podpowie za kilka rozdziałów już dorosły Jezus. Oni się tego muszą wyrzec. Maryja mówi, że z bólem serca szukała. To znaczy, że w tym momencie zaczyna się już w jej życiu to, co zapowiedział Symeon. Symeon nie mówi tylko o tym, co się dzieje pod krzyżem. Z bólem serca szukałam, a Symeon mówi, twoją duszę miecz przeniknie.
I nie mija chwila i rzeczywiście kilka lat i ten miecz rzeczywiście przenika serce Maryi. Ale także i Józefa. Józef też jest włączony w to cierpienie. On ma obowiązki wobec Jezusa jako ojciec, ale ma też obowiązki, które wynikają z to, że on sam stanął na drodze Syna Bożego. To też jest jego wejście w cierpienie. Jego serce też przenika miecz boleści. Także oni, i Józef, i Maryja, całym swoim życiem pokazują też coś ważnego chyba nam. To znaczy, że my także, wchodząc na drogę z Chrystusem, będziemy musieli, trzeba nam będzie w tym Bożym Dei, trzeba nam będzie przyjąć wyrzeczenia i zrozumieć, że będą w naszym życiu tajemnice, których nie zrozumiemy. Czemu tak się wydarzyło, że został w Jerozolimie? Nie zrozumiemy. Idąc za Chrystusem, przygotuj swoją duszę na doświadczenia, także te niezrozumiałe. Spróbujcie dzisiaj z tym tekstem pozostać i może właśnie w analizie różnych innych tekstów, w porównaniu tego tekstu z Starym Testamentem, może z tego wyjść bardzo ciekawa medytacja Słowa Bożego. Dobrego dnia. Szczęść Boże.